Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że jest tak duża frekwencja na spotkaniu, które oficjalnie inauguruje już funkcjonujący, działający projekt Mama w Potrzebie. Podwójnie cieszymy się, że to spotkanie odbywa się w Gliwicach Urzędu Miasta Inwestycji, która temu właśnie miała służyć. Spotkaniom o charakterze społecznym, kulturalnym, w którym właśnie środowiska działające na rzecz naszego miasta, społeczności lokalnej, będą mogły tu się gromadzić, spotykać, by rozmawiać o rzeczach ważnych. I niewątpliwie kwestia, o której będziemy mówić dzisiaj, jest bardzo istotna. Rzeczywiście jest nam niezmiernie miło, że to spotkanie odbywa się w tym świeżo oddanym, bo wymagającym procesie inwestycyjnym rewitalizacji obiekcie. To jeden z 9 tytułów inwestycyjnych, które w ramach rewitalizacji realizujemy w Białej Podlaskiej. I obiecujemy, że wszystkie dokładnie takie fajne wrażenie będą robiły. Ale spotykamy się tu w celu szczególnym. Ja krótko przypomnę, dlaczego mogłem i mam wciąż zaszczyt i przyjemność być partnerem niesamowitych, wspaniałych pań, ale także i wspierających je mężczyzn w tym projekcie. Po strajkach kobiet ostatnio przypominaliśmy sobie, że to było już 2 lata temu. Czas rzeczywiście bardzo szybko płynie. Zgłosiła się do mnie pani Magda. Potem rozmawialiśmy w szerszym gronie także z panią Anią. I tą myślą przewodnią, która nas wszystkich łączyła, było to, że rzeczy trudne, ale ważne, powinny rodzić rzeczy piękne, rzeczy dobre, rzeczy mądre i rzeczy potrzebne. I taką jest właśnie ten projekt, który nie oceniając, nie różnicując, a po prostu dostrzegając jako najważniejszą potrzebę mamy z jej życiowymi wyzwaniami, właśnie do mam w potrzebie jest skierowany. Trwa już 1,5 roku. W tym czasie, co z dumą trzeba, warto podkreślać, już ponad 30 kobiet otrzymało taką pomoc. Zasoby naszego potencjału to pomoc pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale także specjalistów zatrudnionych w naszych szkołach. Ja sam mam ten nominalny zaszczyt obejmowania wydarzenia całej inicjatywy honorowym patronatem, ale chciałbym jedną rzecz zauważyć i podkreślić. Samo to sformułowanie patronatu trochę niezręcznie i niezgrabnie pozycjonuje udzielającego patronatu jako kogoś stojącego ponad i życzliwie spoglądającego i w miarę możliwości wspierającego. Natomiast mam osobistą satysfakcję, że tak naprawdę to nie patronat, tylko nasze partnerstwo. Tego oddolnego, szczerego, z maksymalną także osobistą życzliwością realizowanego zaangażowania w rzecz, co do której słuszności, szlachetności i potrzeby zaistnienia jestem najgłębiej przekonany. Za to bardzo chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować. Od tego się zaczęło, tak. Od tego wszystkiego, co działo się prawie 2 lata temu. Wtedy bardzo przeżywałyśmy to jako kobiety. Po prostu wiedziałyśmy, że to, co najgorsze w tej sytuacji, no to podziały, tak? I bardzo zależało nam na tym, żeby zrobić coś realnie dla mam, dla kobiet, właśnie ponad tymi podziałami i realnie wspierać. Zastanawiałyśmy się, co możemy zrobić, były różne pomysły, zmieniały się. Wiele razy się zmieniało. Tak. No i rzeczywiście kluczowe było to, że doszłyśmy do wniosku, no, że rzeczywiście kobieta, aby miała prawdziwy wybór, no to musi mieć możliwości wyboru, czyli wiedzę, informacje, dostęp do pomocy, do wsparcia realnego i wtedy jest w stanie w sposób wolny decydować w każdej kwestii dotyczącej jej życia po prostu osobistego, tak? Nie tylko w tych najbardziej właśnie delikatnych. Ale jednocześnie musi czuć się bezpieczna, tak, żeby się rozwijać, żeby opiekować się dziećmi, żeby no po prostu budować wokół siebie to, co może budować kobieta po prostu na co dzień. I myślę, że takim naszym głównym zadaniem i celem było właśnie wyłuskanie tych potrzeb
i dojrzenie tego, i właśnie zbudowanie tego lokalnego jakby takiego systemu, można nawet powiedzieć, wsparcia przy udziale osób po prostu emocjonalnie zaangażowanych i życzliwych, tak? Także to chyba takim było też głównym celem. Bo tak jak powiedziałyśmy, mamy dwie kreski, które działają, które współpracują z nami. Natomiast taki zrzeszający te lokalne wszystkie instytucje, to chyba tak, choć nie poszukiwałyśmy, bo nie na tym nam zależało, żeby poszukiwać, tylko żeby działać. Siedziałyśmy same, tak jak mówiła pani Gabrysia, układałyśmy to kartkami na podłodze, zakładki, nie zgadzało się, zgadzało się i w końcu się zgodziło. Bardziej może na zasadzie poszukiwania partnerstwa i współpracy, tak? To tutaj wtedy może nie porównywałyśmy się też, nie patrzyłyśmy na to, co ktoś nie robi, bardziej szukałyśmy tych dobrych praktyk, wzorów, ale generalnie serce było jakby jedno i jakby kierunek jeden, więc... Prawie 40 osób mam zaopiekowanych i 22 rodziny, to bardzo taki przekrój tematyczny spraw, sytuacji życiowych, ale zgłaszały się mamy z serca, tak, które chciałyby być mamami, czyli mamy zmagające się z niepłodnością i tutaj rozmowy o rodzicielstwie zastępczym, o adopcji, o tych wszystkich aspektach wokół, o staraniach, to było kilka takich rozmów. Rozmowy wspierające, mamy w ciąży w kryzysach, rozmowy takie ze specjalistami właśnie, takich kilka przypadków też. Trudności wychowawcze. Tak, trudności wychowawcze, emocjonalne. Trudności w rodzinie, kryzysowe sytuacje, takie pokierowanie konkretne, ale po prostu takie ludzkie wsparcie. Udzielaliśmy pomocy właśnie rodzinom, które przybyły z Ukrainy, rodzinom zastępczym, rodzinom właśnie, które przyjęły dzieci. To dzięki współpracy z tą Fundacją ESPAD, której mamy dary, przekazujemy tą pomoc zgodnie z ich priorytetami, czyli właśnie takim rodzinom plus mamom, które potrzebują realnie pomocy, chociażby pieluchy, tak? To tego buty. Mieliśmy, tak, pieluchy, buty, nowe rzeczy. To są dobre jakościowo rzeczy. Zapraszamy na mamawpotrzebie.pl. Szczególnie w zakładkę o projekcie, znajdziemy tam szczegółowe informacje, jak korzystać z tej pomocy, czyli tak jakby to rozróżnienie na dwie działki, że pomoc specjalistów jest szczególnie dla mam w ciąży, w kryzysach, a ta działka mama mamie to właśnie wymienionych kilkadziesiąt już takich pozycji, z którymi tematycznych, z którymi, którymi kobiety mogą się podzielić, te, które przeszły dane doświadczenia, mogą się podzielić w praktyce, jak sobie z tym poradziły, dać nadzieję po prostu i takie wsparcie emocjonalne. Mamy też na stronie telefon, który już jest dostępny, są godziny konkretne, jest tam dyżur jednej z naszych zaangażowanych koleżanek. Kwestia właśnie porozmawiania do kogo, czy do specjalisty, czy do mamy, pod ten numer telefonu można dzwonić. Jesteśmy z tego trzonu, sześć osób, jesteśmy w tej grupce takie decyzyjne od początku. I powiedzmy, jesteśmy koordynatorkami tego działania, a oprócz tego jeszcze jako właśnie specjaliści, jako psychoterapeuci, chcemy posługiwać w tej działce właśnie pomocy kobietom w ciąży, ale też mama mamie w konkretnych tych zagadnieniach, niektórych tematycznych, tak, też się odnajdujemy, są naszymi osobistymi wątkami i też tam posługujemy. Thank you.